W ostatnich dniach listopada Książnica Beskidzka była organizatorem 9 dni integracyjnych Zobaczmy Siebie. Trzydniowa akcja miała na celu po raz kolejny uświadomić nam wszystkim, że osoba niepełnosprawna to pełnosprawny obywatel. Stąd m.in. pomysł konkursu plastycznego zatytułowany Inny nie znaczy gorszy. Konkurs ogłoszono w październiku, a skierowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z Bielska Białej i powiatu bielskiego. Jego podsumowanie połączone z ogłoszeniem wyników 30 listopada zakończyło 9 edycję Dni Integracyjnych w Książnicy Beskidzkiej. Prace były w 3 kategoriach wiekowych i oceniane i nadesłane w kategorii pierwszej, czyli do lat 12, w kategorii drugiej do lat 19 i w kategorii specjalnej. Muszę powiedzieć, że w tym roku po raz pierwszy przybyło do naszej instytucji najwięcej. Prac było aż 190. Równomiernie rozdzielone na każde kategorie, także jury miało bardzo trudne pole do popisu, duże, i muszę powiedzieć, że zostało nagrodzonych 22 laureatów tego konkursu w każdej kategorii, pierwsze, drugie, trzecie miejsce, jak również wyróżnienie. Prace były bardzo ciekawe i bardzo innowacyjne. No ciekawe, jeżeli tutaj przyjrzymy się pracom, jest na przykład, że w obiektywie telewizora, inny nie znaczy gorszy, każdy wygląda tak samo. Nie wiadomo, czy ktoś jest na wózku inwalidzkim, czy nie. Także muszę powiedzieć, że dzieci, młodzież wykazywała się bardzo dużą inwencją. Nagrodzone i wyróżnione prace można oglądać na wystawie w Książnicy Beskidzkiej.